Rozmawiamy z Filipem Burkhardtem. Filip, dotychczas mieliśmy okazję rozmawiać o przebytych meczach, o Twojej grze, co się udało, czego się nie udało. Dzisiaj nadszedł ten czas, czas pożegnania. Zdecydowałeś się rozwiązać kontrakt z Wisłą. Czy możesz jakoś wytłumaczyć swoją decyzję? Znaczy, nie rozwiązałem kontraktu, tylko został będzie przeprowadzony transfer definitywny. Dostałem propozycję z Ekstraklasy. Myślę, że ciężka była ta decyzja, no ale kierowałem się swoim jakimiś tym, żeby się rozwijać dalej. Na pewno z bólem serca rozstanę się z Wisłą, bo dużo zawdzięczam klubowi, miastu i będę tutaj wracać z wielkim sentymentem. Mam nadzieję, że Wisła beze mnie poradzi sobie, będę w pierwszej lidze i awansuje do Ekstraklasy. Czyli to była tylko Twoja decyzja o transferze do Górnika Łęczna? Tak, tylko moja decyzja, mojej rodziny, bo też nie ukrywam, że to jest mój zawód, moja praca i taka okazja mogła mi się więcej nie przytrafić, choć oczywiście nigdy nic nie wiadomo. Ciężkie były rozmowy z prezesami, bo nie chcieli mnie puścić, no ale zrozumieli też, że to jest moja szansa i dali mi tę możliwość. Na pewno wiele pięknych chwil przeżyłeś, grając w Wiśle Płock. Jak oceniłbyś ten okres swojej kariery? Na pewno bardzo pozytywnie. Przychodząc tutaj do drugiej ligi, od razu w pół roku awansowaliśmy do pierwszej ligi. Później bardzo dobry sezon w pierwszej lidze, wysokie miejsce. Ten klub zawsze się rozwijał, nie tylko piłkarsko, ale także poza boiskiem było wszystko poukładane tak jak należy. Widać, że praca w klubie idzie w dobrym kierunku. Tym bardziej żal mi jest się troszkę rozstawać z klubem, ale takie są realia. Mnie wypada tylko podziękować zarządowi, trenerom, a przede wszystkim chłopakom z drużyny, bo bez których taki mój sukces osobisty by nie był możliwy. Czy chciałbyś może na zakończenie, na pożegnanie przekazać coś naszym kibicom? Na pewno chciałbym, żeby zrozumieli moją decyzję, żeby nie mieli do mnie pretensji. Bardzo ich szanuję, bardzo ich lubię i na pewno będzie mi bardzo szkoda się z nimi rozstać. Zarówno ja, jak i cała Wisła Płock w takim wypadku życzymy Ci wszystkiego najlepszego i powodzenia w dalszej karierze. Dzięki serdecznie. Dziękuję.